Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie z ulicy Zakrzewskiej. Jesteśmy tutaj na terenie nadleśnictwa Kłobuck, a ze mną jest pan nadleśniczy, pan Grzegorz Półtorak, którego poprosiłem o rozmowę właśnie w tym miejscu, dlatego że no niestety jeden z pięknych, zabytkowych dębów, który tutaj w naszych lasach do tej pory cieszył nasze oczy, tej nocy na skutek silnych wiatrów niestety no nie dał rady i po prostu uległ zniszczeniu. Panie nadleśniczy, jak to się stało, że takie piękne drzewo tak skończyło? No więc proszę Państwa, no wichura, która dzisiaj w nocy przeszła tutaj nad naszą okolicą tutaj i duże opady deszczu spowodowało, że ten wiekowy już w tej chwili dąb, którego no my tu tak liczymy na jakieś może 250-300 lat, częściowo spróchniały, no po prostu nie wytrzymał tej nawałnicy i został złamany. No, jest to sprawa no przykra, bo to jest w zasadzie pomnik, widać tam na nim jest tabliczka znamionowa, jest to pomnik przyrody, który jest zarejestrowany w rejestrze pomników i my ten fakt musimy zgłosić konserwatorowi przyrody oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ale zamierzamy zostawić ten ostaniec taki, który tu został, ponieważ no, nawet to, co zostało, jest piękne po prostu i on jakiś czas będzie tu sobie stał do czasu naturalnego rozkładu, ale jeszcze pewno długi okres czasu będzie można podziwiać, jakie to piękne drzewo stało w tym miejscu. A proszę mi powiedzieć, dużo było tego typu, może nie aż takich strat jak tutaj, ale wiatrołomów w ciągu ostatnich dni, te wichury, które przechodzą przez Polskę, nas nawiedzały? No, w tym roku są potworne szkody na terenie Polski. W samym nadleśnictwie Kłobuck w ciągu ostatnich 2-3 tygodniach przez wichury zostało wywalone około 3000 metrów sześciennych drewna. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Tym bardziej, że to jest autentyczna szkoda, bo często są drzewa połamane, które jeszcze lata powinny rosnąć. Natomiast no je trzeba już w tej chwili uprzątnąć. Wartość tego ekonomiczna jest żadna, bo to jest często połamane, potrzaskane, to jest często wartość opałowa. I po prostu nakład pracy jest często większy niż wartość tego drewna, no ale uprzątnąć musimy, żeby pozostałe drzewa, które tam rosnąć, ratować, dać im warunki do wzrostu. W Polsce w tej chwili około 1 000 000 metrów leży na dzień dzisiejszy wstępnie. No, liczby porażają. Dziękuję panu za komentarz i miejmy nadzieję, że tego typu zjawisk na naszym terenie nie będzie, że te wichury i ewentualne trąby będą nas omijać i nasze lasy pozostaną no, w miarę nietknięte. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mamy taką nadzieję. Pozdrawiam. Do widzenia. Ten piękny dąb to jest chyba największa strata tych dzisiejszych wichur, a oprócz tego akurat tutaj na tym odcinku zerwaniu uległy jeszcze linie telefoniczne, linia zasilająca oświetlenie uliczne. Widzę, że tutaj również częściowo urwany, może nie zerwany, jest kabel dostarczający internet na ulicy Zakrzewskiej. No w każdym bądź razie zadziało się tutaj dość dużo w tej nocy. Miejmy nadzieję, że już więcej tego typu zjawisk nie będziemy tutaj mieli. No i oczywiście mam nadzieję, że te awarie, które tutaj się wydarzyły, dość szybko zostaną usunięte. Ja w tej chwili spróbuję zadzwonić do Urzędu Miejskiego i dowiemy się, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o oświetlenie. Już będziemy wybierać numer. Zobaczymy, co się tutaj uda dowiedzieć w tej sprawie. Dzień dobry, Maciej Zielonka z tej strony. Ja dzisiaj jako Kanał Zielony dzwonię do Państwa. Mam taką sprawę. Jak mogę się dowiedzieć coś na temat usunięcia uszkodzenia oświetlenia na ulicy Zakrzewskiej?
Jeszcze mogę powtórzyć, bo ja tak samo przerywa w ogóle, tak pana was słyszę. Jestem na skraju zasięgu po prostu tutaj u nas. Zerwała się linia doprowadzająca energię do lamp tutaj na oświetleniu na ulicy Zakrzewskiej na końcówce, bo... Były tam dziewczyny już w terenie dzisiaj. No właśnie chciałem zapytać, czy coś już jest wiadomo na ten temat, kiedy będzie ewentualnie jakaś... Dobrze. Tak, tak. W ciągu 2 tygodni ma być to naprawione. W ciągu 2 tygodni? Tak, tak. O rany, to bardzo długo będzie nam ciemno tutaj na ulicy Zakrzewskiej. Myślałem, że w ciągu 2 dni to wtedy byłoby... Ewentualnie położyć pani sekretarz, czy pan sobie porozmawia, bo mówię, no... No ja bardzo bym prosił. Na miejscu, nie wiem. Bardzo bym prosił, oczywiście, tak, tak. Dobra. Mam taką sprawę, bo usłyszałem, że 2 tygodnie potrwa usunięcie tego uszkodzenia. Jest zlecenie przygotowane. Dzisiaj dostałyśmy, urząd dostał informację z nadleśnictwa z Tauronu, że była awaria. Przekroczyło się drzewo, które jest tak naprawdę pomnikiem przyrody. Tak, tak. Ten dąb na Zakrzewie, w nadleśnictwie Zakrzew. No i... Pojechaliśmy w teren łącznie z elektrykiem i przygotowane jest zlecenie. Oczekujemy tylko na podpis elektryka, wie, że to ma naprawić. Prosił tylko o to, aby dać mu 2 tygodnie. To nie znaczy, że on ma po 2 tygodniach, tylko w ostatnim dniu 2 tygodni wykonać to zlecenie. Podejrzewam, że to zlecenie będzie wykonane na dnia. Chodzi tylko o tą całą procedurę, o całą dokumentację do tego, jaka jeszcze musi być później złożona do gminy. Czyli zakończenie, odebranie przez gminę, powiedzmy, to są te terminy 2-tygodniowe. Natomiast wykonanie tego, to podejrzewam, że będzie na dniach. Naprawy tego kabla. No miejmy nadzieję, bo szkoda by było, żeby było ciemno tutaj na tym naszym odcinku ostatnim już Zakrzewskiej, gdzie wszyscy się już przyzwyczaili do tego, że można bezpiecznie przez las przejść. Dzięki wielkie za tą informację, no i trzymam kciuki, żeby się udało szybciej. Bardzo proszę. No dziękuję. No i tyle, żeśmy się dowiedzieli z Urzędu Miejskiego. No nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale miejmy nadzieję, że pan elektryk nie będzie przygotowywał całości tego zlecenia przez 1,5 tygodnia, aby później w ostatnich dniach dokonać naprawy, czyli rozciągnąć to wszystko do czasu 2 tygodni. Trzymam kciuki, teraz spróbuję zadzwonić do telekomunikacji. Zobaczymy, co oni nam tutaj za chwilę powiedzą. Sekunda, będziemy wybierać numer. Wybrałem numer do Orange Polska. Połączyłem się niestety ani pan, z którym rozmawiałem, a już później z panią, która odebrała zgłoszenie. Nie próbowałem nawet o tym rozmawiać, ponieważ oni nie mogą udzielać informacji w oficjalny sposób. Jest od tego rzecznik prasowy, do którego się okazało, pan nie mógł znaleźć numeru telefonu, tylko mógł mi podać e-mail. No tutaj z tego miejsca, w którym jestem, nie będę wysyłał e-maila, bo zająłbym państwu czas. Generalnie dostałem informację, że telekomunikacja w ciągu 24 godzin przyjedzie tutaj najpóźniej z 24 godzin i zobaczą, co się tu stało. Jak długo potrwa usuwanie, to już jest zupełnie inna sprawa. No, rozciągnięcie takiego kabla, który tutaj jest potrzebny, to pewnie jest tam kilka godzin i sprawa załatwiona. Niemniej trudno mi jest oceniać, jak to długo tak naprawdę potrwa. Miejmy nadzieję, że jak najkrócej i że cywilizacja z powrotem tutaj na koniec ulicy Zakrzewskiej wróci. Ale no cóż, niestety, najgorszą rzeczą w tym wszystkim nie są te zerwane kable, brak prądu, tylko niestety ten piękny dom, przy którym stoję, którego tutaj oglądaliśmy przez wiele, wiele lat, tak jak mówił nadleśniczy, zostanie ten jego fragment pozostawiony tutaj taki, żeby po prostu pokazywał tą potęgę, jaka tutaj była z jego strony, w naturze. No cóż, szkoda, no ale takie jest życie również, jak się okazuje, drzew, że są malutkie, rosną, osiągają niesamowity, sędziwy wiek i przychodzi taki moment, kiedy niestety, ale te gałęzie są już kruche, stare, łamią się i to drzewo od nas odchodzi.
trudno, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu jeszcze kilka ładnych dębów, również zabytkowych, nieopodal, około 100 metrów. Stąd jest kolejny, może troszeczkę inaczej zbudowany niż ten, bo ten był taki zwarty i jednolity, jednorodny. Tamten jest taki bardziej rozłożysty, ale też piękny. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają piękne zabytkowe dęby na Zakrzewie, to zapraszam, póki jeszcze można to oglądać, bo nigdy nie wiadomo, czy nie przyjdzie tutaj jakiś większy wiatr, oby nie odpukać w niemalowane. Pukajcie Państwo już teraz, oby te nasze dęby jak najdłużej cieszyły nasze oczy i radowały naszą duszę. Tyle z Zakrzewa. Maciej Zielonka, kanał Zielony.